Księga Kapłańska. Rozdział pierwszy. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania. Przemów do Izraelitów i powiedz im: jeśli ktoś z was zechce złożyć dar z bydlom dla Pana, niech złoży go albo z większego, albo z drobnego bydła. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z większego bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Księga Kapłańska wtajemnicza wszystkich wierzących w obrzędach odprawianych za zasłoną świątyni. Jesteśmy zaproszeni do wejścia do środka świątyni. Na początku obserwujemy obrzędy odprawiane na dziedzińcu zewnętrznym. Tam stoi duży kwadratowy ołtarz, gdzie dokonane są tak zwane ofiary, po hebrajsku korban, co dosłownie znaczy zbliżenie. Księga Kapłańska po kolei wtajemnicza nas we wszystkich pięciu rodzajach zbliżeń. Pierwszy opisany rodzaj zbliżenia to ofiara całopalna, po hebrajsku korban ola. Ola pochodzi od czasownika ala, który znaczy wnosić, wstąpić. Ten czasownik jest użyty w psalmie: wstępujmy do świątyni, do ołtarza pańskiego. Ol oznacza też brzemię, jakie nakłada się na barki. Można stąd wywnioskować, że korban ola, ofiara całopalna, jest aktem poddaństwa. Bierzemy na siebie Boże brzemię, które jest życiem otrzymanym w zamian za składanie w ofierze własnego życia za pośrednictwem ofiary zastępczej, żertwy ofiarnej, całkowicie pożartej przez ogień. Całopalne jest dosłownym tłumaczeniem greckiego holokaustoma, ofiary całospalonej w ogniu. Po hebrajsku ola oznacza wnoszenie, a więc to spalenie symbolizuje nie zniszczenie, ale wejście w górę. Dalej tekst rozróżnia trzy możliwe żertwy ofiarne, trzy rodzaje oddań. Oddanie większego bydła, drobnego bydła lub ptaków. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z większego bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Potem zabije młodego cielca wobec Pana. A kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz i łożą drwa na ogniu. Potem kapłani, synowie Aarona, łożą części wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła Panu. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć na ofiarę całopalną dar z drobnego bydła, z baranków lub koziołków, niech weźmie samca bez skazy. Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza, wobec Pana. A kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią ołtarz jego dokoła. Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie,
ofiara spalana, woń miła Panu. A jeżeli ktoś chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem oddzieli jego wolę wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od ołtarza. Następnie naderwie jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła Panu. Są trzy możliwe oddania: z większego bydła, z drobnego bydła lub z ptaków. Nie ma hierarchii między nimi. Oddanie ptaka jest tak samo miła Bogu jak oddanie byka. Ważne, żeby przy każdym oddaniu postępować zgodnie z przepisami liturgicznymi, bo właściwie to posłuszeństwo jest wonią miłą Bogu. Korban nie jest barbarzyńskim aktem mordowania niewinnych zwierząt. Korban jest dokonany w ściśle kontrolowanym środowisku, według ściśle określonych reguł, w jednym konkretnym celu. Jest przyniesieniem daru przeznaczonego do wyniesienia na spotkanie z Bogiem. To spotkanie jest ukierunkowane na życie, jest aktem małżeńskim, jest aktem płodnym, dokonanym symbolicznie za pośrednictwem oddanego zwierzęcia. Prawdą jest, że oddanie całopalne wiąże się z zażynaniem zwierzęcia. Ale ten akt nie jest anarchiczny. Ma przestrzegać ściśle szereg konkretnych reguł, które zapobiegają anarchii i stoją na straży praw zwierząt. Zauważcie, że nasze społeczeństwo konsumpcyjne w imię postępu wyzwoliło się z wszelkich reguł, z szacunku dla wszelkiej świętości, skutkiem czego nasze zwierzęta zostały sprowadzone do statusu produktów, którym odmawia się wszelkie poszanowanie, o czym świadczy intensywna hodowla przemysłowa w ogromnych, zamkniętych harach, bez względu na dobrostan zwierząt. Biblia stoi na straży cywilizacji, chce nas chronić przed naszym współczesnym barbarzyństwem. Biblia uczy nas wdzięczności wobec zwierząt, które zajmują symbolicznie nasze miejsce na ołtarzu, ale które też pokazują nam drogę, którą sami mamy kroczyć na drodze oddania, wnoszenia ponad własną zwierzęcą naturą na spotkanie z Bogiem, na przyjęcie boskiej natury. Oddane zwierzę musi być bez skazy. Ciekawy jest gest położenia ręki ofiarodawcy na oddane zwierzę. Trzeba mieć jasno na myśli, że nie chodzi o gest przenoszący grzech ofiarodawcy na zwierzę, bo w takim przypadku zwierzę przestałoby być bez skazy i nie nadawałoby się do przeprowadzenia przed obliczem Boga. Gest położenia ręki jest cielesnym gestem wiążącym oddane zwierzę z ofiarodawcą, co powoduje, że zwierzę na ołtarzu będzie przedstawicielem ofiarodawcy. Ofiarodawca symbolicznie wnosi się wraz z nim ku Bogu. Zwierzę jest następnie przekazane kapłanom, które po odmówieniu błogosławieństwa zażynają zwierzę w sposób minimalizujący jego cierpienie. Następnie krew służy do pokropienia ołtarza. Krew nie jest rozlana, bo w języku biblijnym rozlewanie krwi jest zadawaniem śmierci, podczas gdy w tym rytuale krew jest symbolem życia. Pokropienie krwią jest symbolem oddania Bogu tego, co do Niego należy. Poza krwią kładzie się na ołtarzu mięso, głowę i oczyszczone wnętrzności. Wszystko jest zamienione w dym na miłą woń Bogu.
Nie ma tu mowy o uspokojaniu zagniewanego Boga. Jest mowa o zbliżeniu, wniesieniu i spotkaniu z Bogiem. Korban jest drogą zbliżenia, nawrócenia, powrotu do Boga, naprawy skutków grzechu. Ten, który się zbliża, nie może być człowiekiem dobrowolnie przekraczającym Boże przykazania, bo w tym przypadku nie miałby prawa zbliżać się do namiotu spotkania. Ten, który przybliża swoje oddanie całopalne, jest synem Izraela, przestrzegającym Boże przykazania i uświadamiającym sobie, że samo przestrzeganie przykazań to za mało. Przykazania są tylko grą wstępną dla zamiaru nieskończenie głębszego, nieskończenie bardziej podniecającego i życiodajnego, mianowicie dla spotkania intymnego z samym Bogiem. Korban Ola, ofiara całopalna, to intymne spotkanie z Bogiem, jest źródłem radości i pokoju dla Boga i człowieka. Bóg podejmuje rozmowę z człowiekiem w takim właśnie języku cielesnym, prawdziwym. Ten gest jest dokonany w ściśle kontrolowanym środowisku, w świątyni, w ramach przymierza, w języku cielesnym. W tych ramach nie ma mowy na kłamstwo i obłudę. Kłamstwo oznaczałoby śmierć, oszusta. Korban Ola, ofiara całopalna, jest wonią miłą Bogu. To porównanie przywodzi na myśl pieśń nad pieśniami, gdzie oblubieniec woła. Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią miry i kadzidła i wszelkim wyszukanym zapachem? Jak piękna jest miłość Twoja, siostroma, oblubienico. O ileż lepsza jest miłość Twoja od wina, a zapach olejków Twych nad wszystkie balsamy. Nektarem ociekają wargi Twe, oblubienico, miód i mleko pod Twoim językiem, a zapach Twoich szat jak woń Libanu. Przypominam, że dym ołtarza ofiarnego na dziedzicu świątyni znajduje swoje odniesienie wewnątrz namiotu spotkania, gdzie pali się kadzidło, przed zasłoną oddzielającą najświętsze miejsce. A więc korban Ola, ofiara całopalna, ma naprawdę na celu zbliżenie Adama, człowieka odkupionego, z Bogiem przymierza w samym wnętrzu świątyni. Cena żertwy ofiarnej nie ma wpływu na wartość ofiary. Można posłużyć się cielcem lub barankiem lub nawet zwykłym ptakiem. Nie one są tutaj ważne. W miarę naszego dalszego czytania Księgi Kapłańskiej będziemy odkrywali dalsze znaczenie liturgii ofiarniczej. Życzę owocnego słuchania. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania. Przemów do Izraelitów i powiedz im, jeśli ktoś z was zechce złożyć dar z bydlom dla Pana, niech złoży go albo z większego, albo z drobnego bydła. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z większego bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Potem zabije młodego cielca wobec Pana, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz i łożą drwa na ogniu. Potem kapłani, synowie Aarona, łożą części wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana.
woń miła Panu. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć na ofiarę całopalną dar z drobnego bydła, z baranków lub koziołków, niech weźmie samca bez skazy. Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza, wobec Pana, a kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią ołtarz i jego dokoła. Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła Panu. A jeżeli ktoś chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem oddzieli jego wolę wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od ołtarza. Następnie naderwie jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła Panu.